Witam Was kochani, z tej strony Rosuś. Dopiero teraz zaczynam kręcić, bo miałem drobne problemy techniczne. Musiałem zatrzymać się w Kłodzku i kupić kartę pamięci. Ale o co się cię rozbiega? Jesteśmy w Dolinie Moraw, 150 km Wrocławia, by zobaczyć najdłuższy most zwodzony, wiszący na świecie, który można przejść pieszo. Tak już Wam wcześniej kiedyś mówiłem, że kiedyś go dla Was odwiedzę. Byłem już w Willingen, byłem na Harz, w górach Harcu. No i byłem oczywiście na Gire Laju w okolicach Kobencji. Kochani, znajduję się w Dolinie Moraw, jak już powiedziałem, 150 km od Wrocławia, aby pokazać Wam najdłuższy wiszący most na świecie o długości 721 metrów. Zobaczcie, jestem teraz na parkingu, od razu już poszły pierwsze koszta. Koszt biletu parkingowego na cały dzień to 100 koron czeskich, bo zapomniałem powiedzieć, że ten most znajduje się w Czechach. Kochani, się może tak pogoda za bardzo nie dopisuje, ale zobaczcie sobie, jakie są przepiękne i przecudne widoki w Dolinie Moraw. Widzicie, tam się udamy, tam też spróbuję wejść. To jest taka jakaś ścieżka w konarach drzew, jak to też w Polsce funkcjonuje, takie ścieżki występują. No i co? Może parę ciekawostek. Ten mościk został zbudowany w Dolinie Moraw, nieopodal granicy z Polską. Jest, no od granicy z Polską to jest bodajże 20 km. Zapomniałem teraz miejscowość, w której przekraczałem granicę, ale to jest jakieś coś na B. Podam Wam w opisie, nie przejmujcie się. Zero kontroli, zero niczego, zero bramek. Most jest położony 95 metrów nad ziemią, czyli porównywalnie jak tamte inne, na których już byłem, które były również tak miały około 90-100 metrów w największym punkcie. No i co, moi drodzy, wejście na ten most znajduje się na wysokości 1118 metrów na poziomem morza, na zboczu góry Hulum i łączy on ze z drugim zboczem góry. Ja się muszę troszkę tutaj Wam wspomagać moimi zapiskami, bo to są nazwy, które ciężko mi wymówić. Slamnik, jest to 1232 metry i obok tego jest schronisko Slamenka. Most został otwarty 13 maja 2022 roku, więc no za dwa miesiące będzie miał równe dwa latka. A co jest ciekawe, w pierwszym miesiącu, kiedy go otworzono, odwiedziło go 45 tysięcy turystów. No i zobaczcie, kochani, w tle znajduje się stok narciarski i tą kolejką będziemy wjeżdżali do góry. Normalnie można wejść, ale nie mam czasu, bo zejście i wejście zajmuje około 2 godzin. Jeszcze mam przed sobą dzisiaj 600-700 km do przejechania. Nieważne, zobaczcie, to jest taki piękny hotelik, można sobie wynająć, ale na pewno ceny nie są fajne. Hotel się nazywa Vista Wellness Hotel. Oczywiście 4 gwiazdki wjeżdżają. No i teraz widzicie? Od tej slamenkowej chaty jest 5 km, gdzie to się rozciera, więc to na pewno troszkę zajmuje. Tak, do granicy nic nie pisze. Dolina Moraw, Franciszka Kralna. O, i zobaczcie, tak wygląda ten cały kompleks narciarski. My teraz się znajdujemy tutaj. Będziemy wjeżdżali tam Slamnik, Hulum. I tu widzicie, tu się rozcieje na dwójce, rozciela się ten cały most. Sorry, my jesteśmy tutaj. I co? Lecimy dalej. Ja idę kupić bilety i zobaczymy, jakie koszty, bo w necie są różne ceny bilecików. Ja mam wypłacone koronki, na pewno, że można płacić kartą, ale oczywiście, jeżeli jest jakaś możliwość, to będę starał się zapłacić gotóweczką. I tu widzicie, macie bardziej takie ciekawostki dla narciarzy. Co jest otwarte, co nie jest otwarte, czyli w sumie nic nie jest otwarte. Z tras narciarskich po prostu już nie ma śniegu, jest połowa marca, no i co? Sezon się narciarski już niestety skończył. I tu jest właśnie Ticket Point. Zaraz będę wchodził do Ticket Pointu, żeby kupić bileciki. Tu nie wiem, czy jakiś jest souvenir shop też jeszcze, czy nie? Nie, to jest po prostu tutaj sklepik narciarski, więc kochani, wchodzimy do Ticket Pointu, kupuję bilet i melduję Wam się i zgłaszam, ile to wszystko kosztuje. No i kochani, zobaczcie, można wybrać język czeski, angielski, tutaj macie najlepsze pakiety różne. Mamucie kolejka górska, można zjechać, skarbić, ścieżka w chmurach. Na ścieżkę w chmurach nie idę, bo się nic nie będzie widać, bo pogoda jest tragiczna. Czyli teraz tak, wchodzę sobie na Skybridge'a i też macie trzy opcje do wyboru. Albo samo wejście bez kolejki, wtedy bilet kosztuje Was 525 koron. Skybridge z wjazdem tylko w górę, wtedy kosztuje 765 i 435, albo Skywalker
widzicie? I macie zjazd kolejką górską, jest możliwe tylko wtedy, gdy jest ona otwarta. Nie wiem, czy jest ona otwarta, czyli koszt, nie jestem zarejestrowany, czyli zapłacę 1190 koron. Ją sobie płacę i będziemy widzieli się. Dobra, moi drodzy, ja już mam mój bilet, czyli kosztował on 1090 koron, w przeliczeniu euro to wyszło jakoś tam 46 euro, więc na pewno lipny kurs też. No powiem wam, że nie są to tanie rzeczy. Na reszcie mostów, co byłem, płacił maksymalnie 10 euro, jeden most był bezpłatny, więc to naprawdę to jest drogowo. No wiadomo, głównie płacimy za wjazd tą kolejką. No i co? Wszystko dla was, tak? A ja w niepotrzebnie kupiłem 1200, kurczę, czeskich koron, ale pewnie wyjadę do jakiegoś sklepu i je tam wydam. Dobra, wchodzimy na wyciąg kolejki. Jest 12.17, kolejka otwarta od 9.30 do 16.00. Macie koniec, za cacek. I co? Wbijamy. Macie, tu zaraz sobie wsiądę i polecimy do góry. Ty, i to moc, ciebie. Moc adrenalina. Muszę pieszę. Słuchajcie, nie mogę wejść. Tu, kieł. Ej, chodź mi odbij swój bilet. To też tak. No bo odbiłeś mój. Dające też. Co, jesteśmy pod skanerkiem, cyk, no i się od razu otwiera z miejsca. Co, wchodzimy. Właśnie taki... No jeździłem na nartach już kilka czasu, kilka razy. Zobaczcie. Pan mi ładnie wytrę, bo jest mokro, upada. I hop, siadamy. Musimy sobie teraz samemu opuścić. Tu jak macie też narty, to kładziemy narty. Uważajcie, to jest zawsze, żeby sobie kieszenie zabezpieczyć, żeby wam nic z kieszeni nie wypadło. I zobaczcie, tam jest ten zjazd. A, czyli będę miał jedno sobie, tak samo będę mógł sobie zjechać. Nie, zamknięte jest dzisiaj chyba. No, zobaczcie, stoki narciarskie, tutaj armatki narciarskie i tak to wygląda, o, tu na mnie teraz pada. Dobra, kochani, widzimy się na górze, chyba że coś fajnego będzie, bo... No i co, kochani, po kilku minutach, nie wiem, 5-7 minut jestem na górze, zacie, nie wiem, czy tam będzie widać, ale przed chwilą się wyświetlił napis, że jest 5 stopni Celsjusza na plusie, aż mi, kurczę, dupa trochę się przykleiła. Mam powiem, że mokre to. I co, teraz będzie czas biec. Normalnie jak macie nartki, to sobie wtedy zjeżdżacie na nartkach. A jak nie macie nartek, tak jak ja teraz, to trzeba będzie zejść. Cyk. I co? I zbiegacie sobie, znaczy kładzi wszystko, ale mam dupskie mokre. A i tam jest wejście, czyli ja sobie zamiast zjeżdżać kolejką, to sobie potem zjadę tym. Coś takiego, nie wiem, czy bycie na gubałówce? Na gubałówce są tego typu klimaty. I zobaczcie, Skybridge jest prosko, można sobie tutaj na rowerkach, na hulajnogach, potem to jest Mamuta Horska Dracha Nastup, czyli Mammoth Alpine Coaster. Tu jest z niebieskim szlakiem, można sobie zejść, jest restauracja i wszystko. Widzicie, jak macie sprzęt narciarski, jakieś rowery, możecie wszystko podokręcać, elegancja Francja. Lecimy, kochani, dalej. Czyli tak, tutaj macie szlaki narciarskie, czarny śnieżnik, dwójeczka B. Kurczę, ja tu jeździłem w tych okolicach na nartach, kupę razy byłem, przyjeżdżałem z rodzicami, wiecie? Zajebiste miejscówki, żeby pojeździć. Ale cóż, teraz jesteśmy w innym klimacie, nawet jak chciał sobie pojeździć na nartach, dzisiaj to nie ma, kochani, takiej opcji. No i widzicie, to są właśnie zjazdy dla rowerów. Czyli tak, można sobie odpalić rowerem, nie można jakąś kolejnogą zjeżdżać, ale co? Wygląda na to, jakby było zamknięte. No, to wszyscy idą najpierw kladzie oczywiście. Wiadomo, sami Polacy, praktycznie wam powiem. Sami Polacy. U Wrocławia najwięcej, z tego co widziałem po blachach. Bo wiadomo, na 150, jak to się nazywa, kilometrów jest tylko. Więc dobra, chodźcie sobie, zobaczymy, jak wygląda to schronisko najpierw w środku. I będziemy sobie wtedy na mościk. Ale tu na pewno wam powiem, że jest drożyzna. Piweczko, wiadomo, w Czechach jesteśmy, więc piwo musi być. I co? Wchodzimy do Slamenka, tak się nazywa to owe schronisko. Tutaj są punkty widokowe, tu macie taką chatkę, można coś sobie wszamać, wypić, macie napoje gorące, alkohole, winka,
I to co można sobie przewinąć do jedzonka. Zupa groszowa, polewka, jakieś hot dogi pseudo i takie typu inne klimaty. Oceny wam powiedzmy no 10 euro za takie coś, kiełbaski z bramborami, czyli takie nasze placki ziemniaczane, tak? Dobra, zobaczymy w środku, jak wygląda schronisko. Widać, że jest fajne, mi się podoba, jest taki w drewnianym stylu. Ale co? Zobaczcie, gdzie się mają. A i tu macie taki bufecik, sobie też wchodzicie, zamawiacie. Tu macie deserki i wszystko. No nic, a tam nic nie będę tutaj jeść. Sobie opieprzyłem sobie paróweczkę, jeszcze miałem z bułeczką i tyle. Chyba, że chcecie sobie dojeść, tak? Ale ogólnie klimacik fajnie, jest cieplutko. Jak macie ochotę się posilić, ogrzać, to jak najbardziej miejsce wskazane. No i co, spod schroniska macie do tego skarbidża 721 metrów, nie żartowałem, 50 metrów, 721 metrów, to jest długość tego mostu, zapamiętajcie, bo to jest kluczowa liczba dzisiaj, jak będziemy na miejscu. No bawię się, kurczę, tylko że za dużo nie zobaczymy, bo kuźwa zamglone jest, jest zamglone, to jest poważnie zamglone, no ale cóż, ja tutaj wyjeżdżałem rano, miałem tutaj do przejechania 4 godziny, nie wiem, jakoś 300 km z kawałkiem bodajże, może nawet nie, to było fajnie, tak? Ale niestety na tą chwilę jest lipa, już widzę, że będzie lipa i dużo nie zobaczymy. No ale ten efekt, najdłuższy most wiszący na świecie będzie zaliczony, więc chociaż jakiś plus będzie. Dobra moi drodzy, wchodzimy, bilet zaskoczył, możemy iść dalej. Pisało, że to jest ruch jednokierunkowy, ale widzę, że tutaj chyba ludzie chodzą w dwóch kierunkach. No i co moi kochani? Wbijamy na most. I co, oczywiście za mną standardowo Polacy w tle, bo jak gdzie, wszędzie my jesteśmy, tak? No i co, kochani? 405 ton wagi. Jest to najdłuższy most wiszący na świecie dla pieszych, wiesz, powiedziałem. Poprzednim rekordzistą był wietnamski długi most, którego nazwa tłumaczy się jako Biały Smok i miał on długość 632 metry. Na most może jednocześnie wejść maksymalnie około 500 turystów. Zakaz jest wchodzenia z wózkami. Możecie wejść z małym dzieckiem oczywiście, ale dziecko musi być wtedy na rączkach. Zakaz oczywiście również wchodzenia z zwierzętami. Zobaczcie, tutaj nie ma tych takich zabezpieczeń, takich klatek, jak byłem na tych poprzednich mostach. To jest dobre miejsce dla samobójców. Zobaczcie, macie też głośniczki, wszystko. Proszę, proszę. No, tutaj jakieś państwo sobie szli, zobaczcie. Kamery, wszystko kamerowane, względy bezpieczeństwa muszą być. I naprawdę na tą chwilę jakoś nieszczęście. No niestety lipa, że nie zobaczymy nic. No, dzięki Bogu, że to nie jest mój pierwszy most, bo mam jakieś punkty odniesienia, tak? Sądzę, że ten most i tak na mnie nie zrobił jakiegoś większego wrażenia, bo byłem, wam powiem, na tych, no jest po prostu najdłuższy. Byłem już w Willingen, byłem w górach Harcu i byłem w Gierelaju koło Kobencji, tak? Więc to jest to. No i tak wam, kochani, mówię, wszystko we mgle. Nic za bardzo nie widać, ale sam klimacik tego przejścia i mając to wrażenie w głowie, że pod wami jest około 100-metrowa przepaść, tak jak mówię. Chcecie popełnić samobójstwo, mówię to na poprzednich mostach, nie hejtujcie mnie za to. Chcecie przyjść, to naprawdę zrobicie tutaj sobie to w spektakularnym stylu. No i co moi drodzy, również ważna informacja. Most jest, jeżeli prędkość wiatru wynosi ponad 37 metrów na godzinę, to wtedy most zostaje zamykany. Nie pamiętam, jak to było w Willingen i w Gierelaju i w górach Harcu, jak byłem na tych mostach. No ale co? Tak to już wygląda. No i co? Przytoczę wam parę jeszcze Skybridge'a w liczbach. Oczywiście ze ściągawki, bo nie zapamiętam tego wszystkiego, a większość tutaj było po czesku, musiałem tłumaczyć, bla bla, ale nieważne. No i co? Długość mostu 721 metrów, jak już powiedziałem. Maksymalny punkt wysokościowy to jest 95 metrów między górną częścią mostu a doliną. Wysokość mostu nad poziomem morza waha się między 1110 metrów a 1116 metrów w największym punkcie. Most ma 6 głównych lin i 6 lin wiatrowych o różnych szerokościach, które detronizują ten wiatr, gdy wieje. I zobaczcie, teraz szkodowo jestem w takim punkcie, co w ogóle nie ma tych lin i one są na dole. Siła uciągu każdej z lin głównych to 360 ton. Szerokość tego chodniczka ma 1,2 metra. No i co? Po tym moście można również się wybrać na ścieżkę edukacyjną, ale jak ważę, mówię,
Wstydzi się, po godzie to naprawdę jest lipa, bo nic kompletnie nie widać. No co kochani, idziemy i nie wiem, w tym miejscu jesteśmy, jest taka parupia, to jest chryczne z tyłu. I tu nic się na pewno nie zobaczymy. Ale tutaj już w dole jest już jakiś potok, więc pewnie jesteśmy więcej na środku tego mostku. Normalnie tego mówiłem w sezonie, ruch jest tylko i wyłącznie niekierunkowy ze względu na wielką liczbę osób. Dzisiaj jest sobota, ale sami widzicie jak jest, jest naprawdę zimno i normalnie już rączki przymarzają. No trochę jestem zawiedziony, nawet wam powiem szczerze, że jestem bardzo zajebiście zawiedziony, że nic nie widać, no ale coś. Jak już tu przyjechałem, widziałem krągle, ale się uczyłem, że może coś do góry będzie widać, no ale ja tu specjalnie nadrobiłem 300 km, więc co chcąc, nie chcąc, już tu trzeba, jak już jestem, no to musiałem być na tym mostku, choć było dość pewne i wielce prawdopodobne, że nie widać. No co, nie zawsze ma się to, co się chce. Na pozostałych mostach miałem piękną pogodę, najdłuższy most kopnął mnie w dupę, że tak powiem. Może kiedyś w przyszłości zaliczymy go jeszcze raz. Albo kiedyś, może i tak, a raczej kurczę na pewno. Jakie jedyne plusy w porównaniu z tymi niemieckimi mostami? Nie ma tu Niemców, tylko są Czesi i Polacy. Tylko przychodzicie i co chwilę, ahoj, hello, cześć, co tam? Taka fajna atmosferka, ta fajna taka grupka przede mną, gdzie właśnie z Wrocławia ten jeden koleś, który jest taki fajnie wypity. I taki fajny humorek i wszystko. I co? Za chwilę chyba się będziemy zbliżali powoli do końca tego mostu i zobaczymy co będzie po drugiej stronie, wtedy sobie wrócimy i sobie zjadę tym wózeczkiem i zobaczę do samochodu i walę pod Stuttgart. No i co, w następnej kolejce będzie katedra w Ulm. Może pojedziemy też jutro nad Jezioro Bodeńskie, ale to wszystko zobaczymy, jak tam wszystko wieczorem się dotrę na nocleg i w ogóle. No i co kochani, jak wrócę z mostu, to zrobimy takie małe podsumowanko. Jeszcze zobaczymy, tylko wam pokażę, co jest na drugiej stronie. Zobaczcie, chwilowe okno pogodowe. I co, widać tą dolinkę, wszystko i tą przepaść. Naprawdę, jak wam powiem, że tu chwilę poczekam do góry, poczekam, bo jestem już praktycznie przy drugiej stronie. Teraz na pewno musicie zacząć drugą stronę. Więc poczekamy, może chwilę te chmurki rozwieje. Bo zobaczcie, połowę mostu już praktycznie widać, więc jest jakiś progres. Może coś się wydarzy. O, już się zaczyna robić to samo. No nie, zobaczymy. Ja już jestem po drugiej stronie mostu i zamarzam. No i zobaczcie kochani, najdłuższy most na świecie za chwilę będzie zaliczony. Możecie z nim zrobić końcowe metry i 721 metrów. Będzie w jedną zaliczone. Zobaczcie i cyknięte. Krupnicy stada choralki. Czy na pewno sezonem widzicie, jest zamknięte, jest za wielkie, tak mówiłem. W sezonie jest ruch tylko jednokierunkowy i wtedy jedną stroną wchodzicie, drugą wchodzicie, a licie dochodzicie do tego punktu i robimy za wielkie. Z jednej strony fajnie, tak? Szkoda tylko tej zdziedziałej pogody. Co? Idziemy w drugie portu, zobaczcie, trochę się przejaśniło. Tu macie te przęsła, zobaczcie jak wyglądają. Są tego wszystkie główne przęsła, które mają wyporność 60 ton. Oh. Zobaczcie jak się teraz ładnie zrobiło. Naprawdę coś teraz widać. Nie jest źle. Zobaczcie jakie piękne chojneczki, świerki. Jeszcze niektóre takie przyślonione. Tak delikatnie chwilami się wyłania dolina. Na lagunie jest lipa, tak jak wam cały czas mówię, tak? O, teraz coś będzie widać. Tam są drogi, tamtędy można wracać i na autostrady. Jest trochę lepiej, już tak mi się trochę lepiej zrobiło, byłem przez chwilę załamany, że nic nie zobaczę, ale myślę, że jak będę na środku mostu, to coś będzie widać. No i co moi drodzy, wszedłem teraz ze 100-150 metrów i zaczął padać taki przepiękny, marznący też jest. Super. Ale zobaczcie, teraz mostu więcej widać i wszystkiego, ale dolina jest dalej bardzo zamglona. O, zobaczcie, którą możecie widzieć. Tam jest droga, sobie ludzie wchodzą, a nawet jeżeli byście sobie weszli za flankera tędy, to i tak nie przejdziecie. Gdzieś tam wszystko zablokowane i trzeba sobie kupić most wejściowy, bilet. Sam bilet to kosztuje bodajże 440 koron, czyli to wyjdzie koło tam 20 euro, czyli powiedzmy tam
około 89 zł. Zależy tam kurs będzie na daną chwilę. A ten całościowy bilet, który ja zapłaciłem, no to jest powiedzmy dość drogi. On kosztował chyba prawie 1090 koron kosztował. To wyszło tam 46 euraków, czyli to jest powiedzmy tam około 170-180 polskich złotych. Ola, czy jest godzina, kurde, 13 prawie, a jest tak ciemno, wam powiem. No i co, kochani, schodzę z mostu i już jesteśmy na samym końcu. Zobaczcie, tak samo tutaj sprzężyła, jest wielka kamera do góry i wchodzimy do tego takiego pomieszczenia. Co, pan już doszedł? Dobra, i wychodzimy chyba tędy. O. No i co, kochani, najdłuższy most wiszący na świecie zaliczony, 721 metrów. Au, au, au. I zobaczcie, to nieoczywiście zaczyna się tutaj wyciąg orczykowy. Możecie sobie wyciągiem orczykowym wjechać tam i potem zjechać na to. Zobaczcie, co to jeszcze ciekawego jest. Dolina Morow, 14,5 km. Umeste. O, ryska służba. Chodźcie sobie. Co, kochani, jak była pogoda, widoczność, to można tutaj chodzić, ale naprawdę nie ma sensu. Ja też nie jestem przygotowany, nie mam odpowiednich butów, bo szykowałem się tylko na most. Jakbym tu przyjechał tylko na wycieczkę jedną, nie mam taki typowo, żeby cały dzień tu spędzić. Na pewno bym założył buciki i sobie tu zapuścił go. Fajnie, że jakiś się idzie. Już tak się w miarę teraz rączki rozdziały. Są czerwone, wiadomo, ale nie ma takiej tragedii. No jak tutaj jest teraz do góry koło 5 stopni. Teraz się założę, że jak zjadę tą kolejką, to mi ręce zamarzną. Widzicie, tu macie taką tablicę informacyjną. Czyli tutaj byliśmy 95 metrów wysokości z jednego punktu do drugiego. I tu macie po czesku, po angielsku i po polsku. Fajnie, że jest po polsku, tak? Czyli tak, tego już wam mówiłem, liczby. Długość 721 metrów, 405 ton, 95 metrów na ziemię, 94 tony stali i 66 lin nośnych. I co, ja idę teraz na kolejeczkę. Sobie nią zjedziemy, na pewno mi ręce zamarzną. To jest nieuniknione. No ale co? No bags, czyli sobie nie zjadę, tak? Słabo. Zjechałem, kochani, właśnie tym Kostarim, powiem wam, zjadłem przy tym, oczywiście nie nagrywałem, bo nie było jak. Ale najlepsza tego typu atrakcja w moim życiu. Jestem taki wytrzęsiony, mam tak ponapinane mięśnie, że masakra. Może uda mi się wrzucić filmik, bo nagrywałem telefonem. No i kochani, ja już jestem na dole. Takie zrobię małe podsumowanko. Zobaczcie, jeszcze się delikatnie przejaśniło, ale bez szału. Jest troszeczkę lepiej, jeszcze takie delikatne opłaty śniegu, myślę, że parę dni tego nie będzie, bo temperatura plusowa. I co? Warto, myślę, że warto, jeżeli traficie oczywiście tutaj pogodę, bo ja niestety nie trafiłem, więc lipa. Jeżeli bym tu przyjechał normalnie, to bym nie wjeżdżał nawet wyciągiem, tylko sobie wszedł. Cała wycieczka tutaj zajmuje około 2 godzin zjechaniem i zjechaniem. I co? Najlepszy punkt tej podróży oczywiście oprócz mostu było zjechanie tą kolejką. Mam nagrane telefonem, tu na pewno wrzucę wam jakieś przebitki, jak to wszystko wygląda. Naprawdę, zjazd trwa około 5 minut, teraz czuję każdy mięsień mojego ciała. W jednej ręce trzymałem telefon i nagrywałem, a drugą po prostu się zapierałem nogami i ten. Warto wydać te 5 dych. Myślę, że raz żyć warto wejść na i zdobyć najdłuższy most wiszący na świecie na tą chwilę, bo na pewno za jakiś czas wybuduję dłuższy. Z Doliny Morow pozdrawiam was, Rostuś, i zobaczymy się w następnym odcinku. Ostatni rzut oka na to piękne, dość piękne i klimatyczne miejsce.